Dwa lata ponownej świetności zajazdu pod Świętym Benedyktem. Budynek właśnie obchodzi rocznicę przywrócenia go do życia i otwarcia w nim Muzeum Podgórza, oddziału Muzeum Krakowa. Za czasów pierwszej świetności końca XVIII i początku XIX wieku strudzeni podróżni mogli tu zaczekać na otwarcie bram do miasta Podgórza. Dziś aż trudno uwierzyć, że tu zaczynało się miasto. Niedowierzań jest więcej. Jeszcze 5 lat temu wydawało się, że to koniec tego zasłużonego dla historii budynku. Przez chwilę zajmowali go nawet skutersi. Bardziej przypominał ruinę niż dzisiejszy nowoczesny obiekt muzealny. W 2015 roku remontem zajęło się miasto. Zakres prac nadzorowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich musiał być bardzo szeroki, od fundamentów po strych. Odnowiono także mur okalający posesję. Rozbudowano oficynę i połączono ją z głównym gmachem, tworząc hol wejściowy. Powstała nowa zewnętrzna winda. Wnętrzom przywrócono dawny klimat, wydobywając charakterystyczne cechy tej przestrzeni. Zaaranżowano je tak, by mogły pełnić nowe funkcje wystawiennicze. Remont kosztował ponad 11 milionów złotych, z czego prawie 4 dała Unia Europejska. Efekt przerósł oczekiwania. Zajazd znów stał się wizytówką nie tylko Podgórza, ale i całego Krakowa. Od 2 lat zajazd znów jest niezwykle gościnnym miejscem. Mieszczące się tu Muzeum Podgórza odwiedziło ponad 50 tysięcy ludzi. Odbyło się ponad 430 rozmaitych wydarzeń. Jednym z bardziej znaczących były obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości.